not to be? That is the question. Z wielką literaturą kino ma odwieczny kłopot. Ramota nie zasługuje na wierność. Można ją poprawić, a nawet uwznioślić do rangi arcydzieła, tak jak to uczynił choćby Stanley Kubrick w Lśnieniu lub Francis Coppola w Ojcu Chrzestnym. Gorzej, kiedy mamy do czynienia z tekstem wielkiej miary. Armia czytelników patrzy na reżyserskie ręce, nierzadko wspomagana przez, nie daj Boże, żyjącego autora. Z takiej presji trudno wybrnąć. Chyba że się ma pomysł na kongenialny przekład dzieła literackiego na język obrazu. Najgorzej jednak, kiedy co prawda autor już w grobie, ale jego tekst jest nieśmiertelny. Cóż bowiem począć z takim na przykład solilokwium Hamleta? Jak sprawić, by w filmie zabrzmiał naturalnie najsłynniejszy monolog w historii teatru? Kiepska sprawa. U takiego na przykład Lorenza Oliviera Hamlet, spoglądając we wzburzone fale z murów Elsynoru, tylko częściowo uzewnętrznia swój monolog. Kiedy począwszy od słów umrzeć, usnąć, nic więcej, marzy o wiecznym odpoczywaniu, w rzeczy samej wygląda, jakby przeżywał atak narkolepsji. Mel Gibson u Franco Zeffirellego hamletyzuje przekonywująco. Schodzi do grobowca i gada do siebie w takim napięciu, że doprawdy gotowiśmy uwierzyć, iż nie dociągnie do końca monologu i w kostniczym chłodzie zwieńczy swą depresję samobójstwem. Jego monolog przypomina modlitwę, a to dość sprytny sposób na znalezienie racjonalnego wytłumaczenia faktu, że bohater gada do siebie na głos. Kenneth Branagh jako Hamlet głównie zachwyca się swoją dykcją, dowodząc, że mówienie do lustra przynosi równie opłakane skutki jak picie do lustra. Na genialny w swej prostocie pomysł wpadł Grigori Kozintsev, u którego Hamlet po prostu w milczącej zadumie przechadza się po skalistej plaży. Oto czy być, czy też nie być, sam się zapytuje głosem innocentego Smoktunowskiego w monologu wewnętrznym. Wielka literatura najlepiej się czuje w przestrzeni pozakadrowej.